Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest mecenas Agnieszka Piwek. Dzień dobry Państwu. Pani mecenas, no wakacje w pełni, więc spędzamy urlopy nad morzem, ale większość z nas jednak wybiera kraje ciepłe, czyli wsiadamy w samolot i lecimy, gdzie się tylko da. No ale tu mogą spotkać nas przykre sytuacje czasami, bo się okazuje, że mamy odwołany lot. No i co wtedy? Tak, to nie jesteśmy tacy zupełnie bezradni. Nie zawsze da się uratować, prawda, te wakacje, bo to w zależności od stanu faktycznego. Nieraz jest tak, że odwołany lot spowoduje, że nie polecimy tym lotem, a polecimy innym. Natomiast z punktu widzenia prawnego mamy tutaj możliwość rekompensaty, którą dają nam przepisy. Tu chodzi przede wszystkim o przepisy unijne Parlamentu Europejskiego z 2004 roku, które regulują właśnie odszkodowania i pomoc dla pasażerów w przypadku właśnie między innymi odwołania lotu. I takie najistotniejsze, takie prawa, które mamy, zresztą możemy to u każdego też przewoźnika taką informację uzyskać w przypadku na przykład odwołania takiego lotu, to przede wszystkim po pierwsze przewoźnik obowiązany jest zapewnić nam, pasażerom, bezpłatne posiłki i napoje w ilości adekwatnej do czasu oczekiwania. Czyli niezależnie od tego, czy my o to wnosimy, to już przewoźnik w takim momencie sam siebie musi nam to dostarczyć, to zaproponować. Mhm. Natomiast jeżeli byłaby taka sytuacja, że to odwołanie lotu jest spowodowane taką dolegliwością, że będziemy czekać na kolejny lot przynajmniej tą jedną noc lub nawet i dłużej, to wtedy po prostu jest obowiązek po stronie przewoźnika, żeby nam zapewnił bezpłatne na swój koszt zakwaterowanie i dodatkowo, żeby zapewnił transport między lotniskiem. A czy możemy sobie hotel wybrać, ile gwiazdek ma mieć, czy to jak to wygląda? Nie, no tutaj to raczej to decyduje przewoźnik, tak, ale jest o określonym standardzie. Natomiast no, jeżeli to by było w jakimś tam niewłaściwym standardzie, to zawsze mamy prawo do reklamacji. Ewentualnie możemy żądać zmiany, prawda, tego miejsca zakwaterowania na inne, ale nie należy się tu spodziewać, że to będzie bardzo wysoki standard, tak? Mamy oczywiście prawo też zwrotu kosztów biletu w całości. Znaczy, bo możemy się nie zgodzić na to, że lecimy, tak? Tak, tak. Znaczy, może być tak, że jak odwołali nam lot i proponują nam inny, to może się okazać, że nie jesteśmy zainteresowani, prawda, tutaj. Czy mamy inne sprawy w tym czasie. Tak, w jakimś tam, w jakichś innych warunkach, to tutaj mamy prawo właśnie do żądania zwrotu kosztów biletu. Natomiast jeżeli byłaby taka sytuacja, że nam zaproponują lot i oczywiście my mówimy o tym, że jest obowiązek zapewnienia lotu w porównywalnej klasie, ale jeżeli byłaby taka sytuacja, że nam przewoźnik zaproponuje w wyższej klasie, tak, no to nie może od nas z kolei żądać dopłaty za to, że ta klasa jest wyżej. I to, co jest jeszcze takie istotne, to rozporządzenie, o którym mówiłam, o tym unijnym, ono przewiduje możliwość uzyskania odszkodowania w zryczałtowanej wysokości od 250 euro, bo to w zależności jest od długości lotu, aż do 600 euro, tak? I to jest takie zryczałtowane odszkodowanie niezależnie po prostu jak gdyby od szkody, którą ponieśliśmy. Czyli nawet jeżeli to, że polecimy, nam odwołali lot, nie spowodowało u nas żadnej szkody, to mamy formę rekompensaty. Ale nawet jak polecimy innym lotem, no tak, też jest rekompensata finansowa. To też jest taka rekompensata. Natomiast jeżeli wskutek tego, że ten lot się nie odbył, ponieślibyśmy większe szkody, to mamy zawsze możliwość dochodzenia już na tego dodatkowego. Sądowej. Tak, ale tutaj już musimy wtedy wykazać wysokość tej szkody, że ta kwota ryczałtowa... No, na przykład biznes życia nam przepadł, jakąś prawda? Umowę nie podpisaliśmy, nie wiem, negatywne konsekwencje nas spotkały, dlatego że nie dolecieliśmy w jakieś miejsce. No, ale są czasami sytuacje takie, gdzie jest wyłączone to dochodzenie odszkodowań, na przykład po wybuchu wulkanu.
Znaczy tak, no bo tutaj wiadomo, że jest to odpowiedzialność przewoźnika, jeżeli on ponosi odpowiedzialność za te okoliczności, a za nadzwyczajne okoliczności, czyli na przykład trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, siły przyrody, no to nie będzie po prostu ponosił odpowiedzialności, jeżeli loty są odwołane dlatego, że był wybuch wulkanu i są pyły, nie wiem, tornada są, jakieś śnieżyce, no to tutaj i samoloty trudno. Nie latają. Tak, natomiast powiem tak, że zmieniło się podejście, jeżeli chodzi o strajki, bo wcześniej przewoźnicy powoływali się na to, że to są okoliczności wyłączające odpowiedzialność, natomiast jest teraz takie orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bodajże z 2018 roku, czyli całkiem świeże, które mówi, że nie może się już przewoźnik powoływać na to, że jak ma strajk pracowników swojej linii, to jest to okoliczność wyłączająca jego odpowiedzialność. Czyli nie w każdym zakresie strajk będzie powodował wyłączenie odpowiedzialności przewoźnika. To powinniśmy o tym pamiętać, że jeżeli by nam przewoźnik, prawda, odmówił, no to tutaj mamy jednak prawo do dochodzenia tego odszkodowania. Ale brak możliwości dochodzenia tego odszkodowania, o czym mówimy, to nie wyłącza obowiązku przewoźnika do roztoczenia opieki nad pasażerami, czyli to oznacza? To znaczy, że nawet jeżeli nie możemy dochodzić tej formy zryczałtowej odszkodowania, bo przewoźnik nie odpowiada za ten odwołany lot, to powinien, prawda, czy zapewnić nam napoje, opiekę, prawda, tutaj załogi, udzielać odpowiednich informacji. Czyli chodzi tam bezpłatne posiłki, o tak, to chodzi, tak? Tak, noclegi, i o napoje. Informacje tego typu właśnie, jeżeli by było tak, że nam tego nie zapewni, to jeżeli mamy rachunki, zbieramy, prawda, że musieliśmy sobie coś we własnym zakresie zorganizować, no to będzie to podstawą później do tego, żebyśmy wystąpili o zwrot, prawda, tych kosztów. No i jeszcze jest rekompensata za zniszczenie, zagubienie lub opóźnienie bagażu. Tak, to też jest... Jak walizka na przykład nam zaginie, tak? Tak, jest też określona górna granica odpowiedzialności przewoźnika, natomiast tutaj w tym wypadku już obowiązuje inna konwencja, bo konwencja montrealska i to w przeliczeniu na polskie mniej więcej ta kwota tego odszkodowania wynosi około 6 tysięcy złotych. Natomiast no tutaj też jest podobna sytuacja jak w przypadku odwołanego lotu. Powinniśmy zapoznawać się zawsze też z informacjami dotyczącymi przewozu bagażu. Rzeczy cenne powinniśmy, prawda, no jednak w tym bagażu podręcznym przewozić, bo może być tak, że ta kwota odszkodowania nie będzie wystarczająca do tego, żeby zaspokoić te nasze roszczenia. No i warunek jest taki, że tutaj musimy po prostu złożyć po prostu reklamację i wypełnić. I to na lotnisku najlepiej od razu. Protokół nieprawidłowości bagażowej, tak żebyśmy mogli po prostu później dochodzić roszczenia. No i to, co jest przede wszystkim istotne, to powinniśmy mieć jakieś rachunki, jeżeli mamy, żeby można było wycenić wartość tych przedmiotów, które zostały zagubione, ale bardzo często to będzie problem, bo jeżeli to mamy rzeczy od kilku lat, no to będzie problem. I to, co jest istotne, tak jak powiedziałam, trzeba sprawdzać w regulaminach przewoźników zapisy dotyczące wyłączeń, bo linie nie odpowiadają tutaj na przykład za te rzeczy cenne, takie jak sprzęt fotograficzny, sportowy, biżuterię. To jeżeli już, to powinniśmy albo w torbie podręcznej, albo dodatkowo ubezpieczyć, bo w przeciwnym wypadku może nie być... Nie będzie zwrotu. Może być kłopot z odzyskaniem. Też jeżeli jest taka sytuacja, że walizka nie dotarła na miejsce z nami, to możemy wystąpić do przewoźnika z wnioskiem o wypłatę dziennej diety na zakup rzeczy pierwszej potrzeby. Czyli szczoteczka do zębów, tak, pasta, mydło, jakaś jakiś odzież, olejek. Tak. A jeżeli... Kostium do opalania. Tak. Jeżeli odmówi, a my poniesiemy koszty, to wtedy trzeba pamiętać o tym, żeby były rachunki. Dzięki temu będziemy mogli później wystąpić z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów. To są takie, myślę, że podstawowe informacje. Czyli zasada jest taka, że od razu najlepiej składajmy reklamację, jeżeli takie sytuacje zajdą, czy z bagażem, czy mamy problem z lotem. Jeżeli na własną rękę musimy pokryć jakieś koszty, to
pamiętajmy o rachunkach, bo dzięki temu będziemy mogli później żądać zwrotu poniesionych kosztów i trzeba w przypadku przewozu cennych rzeczy zapoznać się zawsze z regulaminem przewoźnika, żebyśmy wiedzieli, za co ponosi odpowiedzialność, za co nie i ewentualnie wtedy rozważmy dodatkowe ubezpieczenie albo przewożenie w bagażu podręcznym. A jak pani z doświadczenia to patrząc, to lepiej się ubezpieczyć? Jak to wygląda? Przy takich bagażach cennych, tak, rzeczach to trzeba rozważyć po prostu, bo jeżeli to ma dla nas dużą wartość, to niewątpliwie to później ułatwi pokrycie kosztów, tak? Oczywiście zasada jest taka, że jeżeli nie musimy, to nie zabierajmy, prawda, najcenniejszych rzeczy, bo wszystko może się zdarzyć, ale jeżeli jest taka potrzeba, to zastanówmy się nad tym, żeby tutaj w tym zakresie ubezpieczyć dodatkowo. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była mecenas Agnieszka Piwek. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.